Nazywam się Jerry Hartfield. Prowadzę studio filmowe w Anaheim w Kalifornii. Realizujemy głównie programy typu reality show. Kojarzycie Łowców Bush? To nasze dzieło. Pocztą przysłano nam taśmę z pilotażowym odcinkiem serii Tropiciele Mogił. Producentem był Lance Preston. On i jego grupa rejestrowali zjawiska paranormalne w nawiedzonych miejscach. To było ładnych kilka lat przed wysypem tego typu programu. Czułem, że ten projekt na pewno wypali. Nazywam się Lance Preston. W dzieciństwie zamieszkałem w domu, który okazał się nawiedzony. To, co w nim napotkałem, zmieniło mnie na zawsze. Od tamtej pory zbieram dowody na to, że te rzeczy były prawdziwe. Zapraszam Was do najbardziej nawiedzonych miejsc na Ziemi. Spędzimy w nich całą noc, rejestrując wszystko kamerami. Przed Wami... Tropiciele Mogił. Wszystko szło jak po maśle. Wyniki oglądalności były świetne. Wreszcie mieliśmy przebój, do czasu aż nadszedł odcinek szósty. Chce pan coś dodać? Tak, będę absolutnie szczery. To, co zobaczycie, nie jest filmem. To nieobrobiony wycinek z ponad 76 godzin nagrań. Żadna klatka nie została zmanipulowana. To niezwykle szokujące nagranie. Tropiciele Mogił, odcinek szósty. Nawiedzony psychiatryk. Halo, halo, test, test. Lance Preston. Złap dobre ujęcie budynku. Ja się przesunę. Gotowy? Wciąż jesteś w kadrze. Cofnij się. Tak dobrze? Witam Was w kolejnym odcinku Tropicieli Mogił. Dziś odwiedzimy jedno z najbardziej przerażających miejsc, jakie znam. Za mną widzicie budynek szpitala psychiatrycznego w Collingwood. To jeden z sześciu budynków kompleksu zajmującego blisko 25 hektarów. Cięcie, samochód jedzie. Zmontujesz to, nie będę gadał od nowa. W latach 1895-1960 przez mury tego szpitala przewinęło się ponad 80 tysięcy pacjentów. Po jego zamknięciu w 1963 roku zaczęto widywać tu duchy, lewitujące przedmioty i dało się słyszeć śmiechy. Dzisiejszej nocy nasza ekipa spędzi tu z kamerami 8 godzin. Zamkniemy się w środku z najbardziej zaawansowanym sprzętem do wykrywania obecności duchów. Będziemy tropić duchy pacjentów tego miejsca. Cięcie. Nieźle. Morgan Turner? Tak, witam. Dzięki za przybycie. Cieszę się, że mogę to zrobić. To na serio będzie w telewizji? Taką mamy nadzieję. Tego fragmentu nie pokażemy. Jest z nami Morgan Turner, znawca historii tego miasta. Wyjaśni ciemną przeszłość tego miejsca. Kiedy zbudowano szpital? Historia powstania placówki nie różni się od innych szpitali. Szpital zbudowano w roku 1893, głównie po to, by odciążyć przepełniony szpital w hrabstwie. Choroby umysłowe, a także sposoby ich leczenia nie były wtedy dobrze znane. Szpitale psychiatryczne służyły raczej jako miejsce zsyłki dla kłopotliwych członków rodziny niż miejsce pomocy. Warunki były fatalne. Pacjenci spali na podłodze, nierzadko nago i bez przykrycia. To naprawdę nie było miłe miejsce. Możesz nam opowiedzieć o Arturze Friedkinie? Jego historia szokuje bardziej niż historia samego szpitala.
Czułem, że o to spytasz. Friedkin był wykształconym na Harvardzie neurologiem. Pracował tu w latach 1937-1948. Dokonywał eksperymentów na mózgach pacjentów poprzez zabiegi z zakresu lobotomii. Under Friedkin's supervision there were about 140 lobotomies. On August 15th, przeprowadził blisko 140 takich zabiegów. 15 sierpnia 1948 roku sześciu pacjentów wydostało się ze swoich sal i zadźgało Friedkina w jego gabinecie. Niestety to wydarzenie przyćmiło śmierć Babe Rutha, słynnego bejsbolisty. Pokręcona historia. Morgan, powiedz szczerze, wierzysz w duchy? Nie wiem, ale jeśli faktycznie istnieją, to miejsce jest idealne do ich poszukiwań. Korki są dziś makabryczne, więc jechaliśmy tu 6 godzin. Śmierć czeka. Zaraz się przekonamy. Żenujące. To zajmie chwilkę. Mamy dość stary zamek. Nie dramatyzuj. Zwolnione tempo i muzyczka w tle wystraszą każdego. No dobra. Wchodzimy. Mój Boże. To jest główne wejście? Nieźle. Członkowie rodziny meldują się w recepcji. Można tu narobić w portki. Ogarniesz to? Chcę mieć ujęcia tego pomieszczenia z różnych kamer. Tu nie wolno palić. Stwarzasz zagrożenie pożarem. Oto Kenny Sandoval, od 8 lat dozorca tego budynku. Powiedz, czy to jest miejsce nawiedzone? Nigdy tego nie robiłem. Mam mówić do ciebie czy do kamery? Wszystko jedno. Nie wiem, czy wierzę w duchy, ale widywałem tu dziwaczne rzeczy. Zwłaszcza późno w nocy. Słychać stukanie w rury i inne dźwięki. Głowy nie dam, ale często miałem wrażenie, że nie jestem tu sam. Sprawdźmy to. Korytarze ciągną się bez końca. Ciężko uwierzyć, że to miejsce było domem dla tysięcy obłąkanych. To prawda. Czemu tu tak ciemno nawet za dnia? Już pękasz? Mamy tu agregat. Pokażę wam gdzie. Jeśli teraz jest wam ciemno, zaczekajcie do zmroku. Będzie jeszcze gorzej. Widzicie to okno? Zamykałem je na noc, a rano było otwarte, jakby ktoś próbował się wydostać. To paranormalny hotspot. Tu? Idealnie. Zaklejone. Przebywanie w tych klitkach miało ludziom pomagać? To dopiero pojechane. To prawdziwe? Tak. To efekt kilku lat w zamknięciu. Pacjent pisał po ścianach. W tej sali był tylko jeden pacjent? Tak, nie wiem, czy był tu do śmierci, ale na pewno bardzo długo. Przerażające. A to co? Kenny, to jest świetne. Akustyka do bani. Tutaj zabiła się młoda pacjentka. Dokładnie tutaj? Podcięła sobie żyły w tej wannie. Przygnębiające. Ludzie mówili, że słyszeli tu odgłosy płynącej wody, ale ja nigdy. Co nam teraz pokażesz? Zejdziemy do tuneli. W porządku? Dokładnie tego szukałem. Tunele łączą wszystkie budynki. Mają w sumie 400 metrów długości. Niewiarygodne, jak łatwo można tu zabłądzić.
Pewnego dnia, przechodząc wschodnim skrzydłem, poczułem wyjątkowy chłód. I że ktoś mnie obserwuje. Przerażające uczucie. Co tam? Nic, to tylko mój cień. Oto Gary Crawford. Kilka lat temu miał tu wykonać kilka prac remontowych. Zgadza się? Tak, dokładnie w 1993 roku. Zarządcy chcieli tu zrobić jakieś renowacje, ale spieprzyli sprawę. Przepraszam, miałem nie przeklinać. No właśnie. Prace remontowe miały zająć 2 tygodnie. Doświadczył pan w tym czasie czegoś niezwykłego? Jeden z naszych usłyszał dziwne odgłosy. Innym razem w nocy zniknęły narzędzia. Myślałem, że to złodzieje, ale nikogo nie widziałem. Zdarzył się też wypadek. Tak, jeden z chłopaków spadł z drabiny. Mówił, że coś go popchnęło. Miał naprawdę ciężkie lądowanie. Stłukł sobie kolano i rzucił pracę. To nie wygląda jak nawiedzenie rezydualne, lecz rozumne. Rezydualne nawiedzenie przypomina nawracające bez końca echa przeszłości. Duch nawiedzający ma zazwyczaj jakieś intencje. Wiele osób twierdzi, że były popchnięte, podrapane lub zrzucone. Jest to dość rzadkie, aczkolwiek występuje. Więc oboje spędzaliście tu dość sporo czasu? Dość często zaglądaliśmy tu w liceum. I widzieliście coś tutaj? Tak. Staliśmy dokładnie w tym miejscu. Całowaliśmy się. Spojrzałem przed siebie i przysięgam na Boga, widziałem kogoś na końcu korytarza. Miał na sobie jakieś białe ciuchy. Szpitalny fartuch. Dokładnie, i ogoloną głowę. Objawienie całkowite. Może pogadamy z ogrodnikiem? Halo, proszę pana. Kręcimy odcinek programu. Zamieni pan z nami kilka słów? Jest z nami Javier Ortega, tutejszy ogrodnik. Zauważyłeś coś dziwnego wokół budynku? Nie bardzo, a co? Czy słyszałeś dziwne odgłosy lub byłeś świadkiem zjawisk paranormalnych? To mój pierwszy dzień. Pauza. Zmyśl coś do kamery. Powiedz, że coś widziałeś. Muszę wracać do pracy. Poczekaj chwilę. Masz gotówkę? Co powiesz na 20 dolców? Jest tu z nami Javier Ortega, tutejszy ogrodnik. Czy w ciągu 10 lat swojej pracy zauważyłeś coś dziwnego? Tak, widziałem ducha. Tam. Był naprawdę straszny. Duch na obrzeżach budynku, niesamowite. Nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z takim miejscem. 3, 2, 1. Z powodu ogromnych rozmiarów tej lokalizacji o pomoc w śledztwie poprosiliśmy medium Houstona Greya. Houston, wyczuwasz tu coś? Niesamowitą energię, jakby setki głosów mówiły w tym samym czasie. Aż mnie ogłuszają. Jest coś jeszcze. Jakby mroczny duch. Być może demon. Musimy mieć się na baczności. Nie można z nim zadzierać. A czy tutaj coś wyczuwasz? Wyczuwam ogromną głębię smutku w tym miejscu. Przeogromną. Widzę pacjenta. To kobieta, dziewczyna.
Woda, czerwień, woda w czerwieni, krew. Umarła tu. Podcięła sobie żyły w tej wannie. Dozorca też mówił o dziewczynie, która zabiła się tutaj. To niewiarygodne. Jej duch wciąż tu jest. Cięcie. To było świetne. Nie za bardzo się wczułem? Nie, było super. Jakie wrażenia odnośnie odcinka? To dobra miejscówka. Złapiesz tym razem jakieś duchy? Na pewno setki. Nie bądź taki sceptyczny. Byłoby świetnie, ale jeśli nie, wtedy po prostu możemy zrobić straszny odcinek. TC, nakręć ujęcie. Timelapse. Kamera czwarta, drugie piętro, wschodni korytarz. Kamera ósma, trzecie piętro, izolatka z napisami. Kamera piąta, trzecie piętro, łazienka. Kamera przy oknie, gotowa do pracy. Kamera dziewiąta, czwarte piętro, okno uchylne. Tu jest strasznie jak cholera. Spadam stąd. Kamera dziesiąta. Tunele w piwnicy. Pogadamy teraz z Mattem, naszym specem technicznym. Opowiedz nam, co tutaj robisz. Umieściłem w budynku 10 kamer noktowizyjnych. Nagrywają wszystko równolegle na taśmę i twardy dysk. Sygnał leci też bezprzewodowo do komputera. Widzę wszystko na bieżąco. Opisz swój ekwipunek. To jest miernik EMF. Wykrywa pola elektrostatyczne i elektromagnetyczne. Mówiąc prościej, ludzki współczynnik EMF jest stały, natomiast zjawiska paranormalne spowodują wahania miernika. Detektor podczerwieni. Wykrywa wahania temperatury. Uważa się, że obecność duchów wywołuje w danym miejscu spadek temperatury. To z kolei dyktafon, używany do wyłapywania EVP. Wyjaśnij, czym jest EVP. Głosy o niezidentyfikowanym źródle i pochodzeniu, których nie słyszy ludzkie ucho. Na taśmie możemy usłyszeć coś, czego nie słyszeliśmy przy nagrywaniu. To próby komunikacji duchów z nami. A teraz moje ulubione urządzenie, licznik Geigera. Odpalamy go i jest gotowy do pracy. Po prostu świetny. Sprzęt gwarantuje, że jeśli wydarzy się tu coś niezwykłego, wyłapiemy to. Najwyższy czas na kompletną izolację. Nasz przyjaciel Kenny zaryguje nas od zewnątrz. Kenny, wielkie dzięki. Do zobaczenia o 6 rano. Punktualnie 6 rano. Powodzenia.
Jestem demonem. Demonem Jabba. Już nie mogę się doczekać. Widzisz, szykuje się noc w towarzystwie dwóch świrów. Co ty robisz? Gadałem z Kenem. Serio nas zamknął? Dla podkręcenia atmosfery. To jak doniosę sprzęt? To jest prawdziwe wyzwanie. To największa miejscówka, z jaką przyszło nam się zmierzyć. I zarazem najbardziej niebezpieczna. Ten obiekt przypomina więzienie. Okna są okratowane. Nie wydostaniemy się stąd nawet, gdybyśmy chcieli. Musimy czekać aż do rana na Kenny'ego. Będziemy tu niemal w kompletnych ciemnościach, rejestrując wszystko trzema przenośnymi kamerami noktowizyjnymi oraz kamerami, które w całym budynku rozlokował Matt. Jesteście gotowi? Czas na tropicieli Mogiu. Przemierzamy korytarze budynku. Jest opuszczony od ponad pół wieku. Poszukujemy dusz osób, które tkwiły tu za życia i prawdopodobnie utknęły tu po śmierci. Wyczuwam cholerny chłód. Godzina 23:28. To korytarz, na którym widziano ducha pacjenta z ogoloną głową. Sasha, sprawdź EVP. Czy jest tu z nami ktoś? Czy jesteś pacjentem? Czy przebywałeś w tym szpitalu? Otwórz to. Czy jest tu z nami ktoś? Czy jesteś pacjentem? Czy przebywałeś w tym szpitalu? Nie ma nic. Chwila. Duchu, nie obawiaj się nas. Jeśli tu jesteś, pokaż się. Robi się coraz zimniej. On chce, żebyśmy szli tędy. Duchu, jeśli jesteś z nami, daj nam jakiś znak. Otwórz okno. Open the window. Even just lub choćby uchyl. Użyję aparatu, aby wykryć paranormalne anomalie. Dla ludzkiego oka są one niewidoczne. To fotografowanie duchów. Jeszcze jedno. Musimy poczekać, aż zdjęcia zostaną wywołane. Jeśli za mną stoi duch, teraz się o tym nie dowiemy. Jesteś tym, który pisał po ścianach? Próbujesz się skontaktować? Spróbuj skontaktować się ze mną. Jeśli pacjentka, która zabiła się w tej wannie, jest tu teraz, niech da jakiś znak. Naprawdę mam stracha. Naprawdę. Kamera numer 1. Lobby, pierwsze piętro. Temperatura przy kamerach 2 i 4 w normie. Czemu zawsze siedzę sam? Houston, wyczuwasz coś? Bardzo mroczne. To nie jest pojedyncza energia, tylko wiele różnych energii. Wiele duchów. Jeśli jest tu jakikolwiek duch, niech nam się ukaże. Niech zrobi hałas. Te tunele ciągną się bez końca. Śmierdzi tu. Słyszeliście? Tak. Co?
Dobra, chodź. Co to było? Nie wiem. Chodźcie za mną. Skąd to dochodziło? Chyba zza tych drzwi. Otworzysz i wystawisz kamerę? Tak, chociaż... Cholera. A niech to. No nie, szczury. I tego się boicie? Wyluzuj. Pękasz jak panienka. Mało śmieszne. To miejsce jest do kitu. Byłem na cmentarzu przy grobie żony faceta, który ją zabił. Muszę się odlać, zaraz wracam. Czy to może być ektoplazma odkryta przez załogę tropicieli mogił? Powinniśmy zajrzeć na górę. Skręć jakieś fajne przebitki korytarza. Zrobi się. Super. Strasznie, strasznie, strasznie. Warcaby żywych trupów. Szachmat. A to co? Sławna dziura. Kuchnia żywych trupów. Gotuj obiad, szmato. A to co? Ale czad, jak my to przegapiliśmy? Lens, pokochasz mnie za to. Cholera. Tak myślałem. Moment. Tak, skarbie. Daj jej telefon. Pogadam z nią. Cześć, misiaczku. Boisz się potworów spod łóżka? Rozmawialiśmy o tym. Potworów nie ma. Nie są prawdziwe, a nawet gdyby, to nie weszłyby nam do domu, bo wiedzą, że tatuś się tobą opiekuje. Może dziś będziesz spać z mamusią. Tatuś wróci dopiero rano. Pizzę zjemy jutro. Bye bye. Tatuś niedługo wróci. Na co mi to było? Zimno tu jak w psiarni. Co to było? Niech was szlak, nie pogrywajcie ze mną. Co jest? What the fuck? Hey, where are you guys? Gdzie wy jesteście? Może to wiatr? To mocne drzwi. Ruszy je dopiero tornado. Co to było? Prawie się posrałem. Ale jak to się wydarzyło? Trzymałem kamerę, odwróciłem się, a drzwi się zamknęły. Myślałem, że to jakieś jaja. Nagrałeś to? Przecież mówiłem. Masz to na taśmie? Patrz. O mój Boże. Faktycznie można spękać. Przyjmuję wasze przeprosiny. Nie do wiary.
Niezwykłe zdjęcia sprzed chwili zarejestrował nasz kamerzysta TC. Te drzwi same się zamknęły. Nie ma tu żadnych szpar ani okien, więc przeciąg nie wchodzi w grę. Postaramy się teraz nawiązać kontakt. Czy jest tu z nami ktoś jeszcze? Proszę, zrób hałas. Zastukaj. Zamknij drzwi w ten sam sposób, jak kilka minut temu. Uderz w nie tak mocno, jak chcesz. Śmiało. Daj nam znak. Duchu, zaklinam cię, abyś się pojawił. Jeśli ktoś tu jest, proszę, daj nam... A już myślałem, że coś tu się trafi. Co to było? To było przerażające. Doszło stamtąd. Ale tu ciemno, słyszycie? Skąd to dochodzi? To naprawdę jest popieprzone. Co tu się dzieje? Na górze. Matt, czy ktoś jest nad nami? Nie, a co się dzieje? Ktoś wie, że nagrywamy i robi nam na złość. Po co tam idziemy? Stamtąd dochodził dźwięk. Halo? Jest tu kto? Komuś się nudzi. Chcecie się zabawić? To nie jest śmieszne. Wezwiemy policję. Mamy pozwolenie na przebywanie tutaj, a wy nie. Przymknij się. Obaj się uciszcie. Może wreszcie na coś trafiliśmy. Sprawdzimy EVP. Jak się nazywasz? Czego chcesz? Czy jesteś w tym samym pomieszczeniu? Gdzie jesteś? Otwórz. Jak się nazywasz? Czego chcesz? Czy jesteś w tym samym pomieszczeniu? Gdzie jesteś? Co to? Widzieliście? O, w mordę. Nagrałem to. Coś mnie dotknęło. Czułam czyjś oddech. Muszę stąd wyjść. Spokojnie. Za nami 5 odcinków i po raz pierwszy trafiliśmy na coś takiego. Nie obchodzi mnie to. Chcę stąd wyjść. Houston, zaprowadź ją na dół i wracaj. Chyba też wolę wyjść. Potrzebuję kogoś w kadrze. Nie dam rady. Bądź zawodowcem. Trzymaj się roli. W końcu coś mamy. Nie rób mi tego. Dobrze, wrócę. Idziemy. DC, idziesz ze mną. Bez jaj, widziałeś to? Jeśli to nagramy, skosimy miliony. Pogięło cię? Kilka minut temu na tym korytarzu zarejestrowaliśmy niepodważalne zjawisko paranormalne. Sasha przeraziła się, ponieważ duch dotknął jej włosów. Postaramy się teraz nawiązać z nim kontakt. Duchu tego korytarza, daj nam znak. Pokaż się. Proszę. Please.
Jeśli wciąż jesteś z nami, daj znak. Zrób hałas albo porusz moimi włosami. Widzisz coś? Nie, tylko światło kamery. Nie waż się kazać mu dotykać moich włosów. Przecież jesteś łysy, chyba zniknęło. To coś się zabawiło i odeszło. Jeśli tu jesteś, to zrób coś. Tak samo jak poprzednio. Myślisz, że się boimy? Chrzanić to. Lance, to odeszło. Wyczuwam, że z nas kpi. Nie chrzan już. Wracamy do domu? Lance, niektórzy całe życie uganiają się za wielką stopą czy potworem z Loch Ness. Świetnie. Która godzina? 4:40. Spadajmy stąd. O której ten gość miał nas wypuścić? Mamy dość materiału. Spakujmy wszystko i zmywajmy się. Nareszcie. Wziąłeś, co trzeba? Tak. Teraz chyba w prawo, a potem prosto. Jesteś pewien? Tak, na pewno. Nie, wydaje mi się. To chyba ta droga. Ślepy zaułek. To jednak zła droga. Zawracaj. DC, teraz ty prowadź. A co, zabłądziliśmy? Nie. Właśnie tędy przyszliśmy. Matt, jesteś przy komputerze? Zgubiliśmy się. Naprowadź nas. Nie odpowiada. Nie idę tędy. Dlaczego? Bo wracam wcześniejszą drogą. Jeśli będziemy podążać w jednym kierunku, to tam dojdziemy. Gdzie? Na północ? Tu była ta wanna. Szliśmy tędy już wcześniej. Nie chcę się z wami kłócić, ale to nie ta sama wanna. DC, wstawaj. Zamierzasz tu spać? Kenny miał być o 6? Nie zamierzam na ciebie czekać. Ktoś idzie. Nareszcie. Gdzie wyście byli? Wołałem was przez krótkofalówkę. Nic nie słyszeliśmy, zabłądziliśmy. Twój nadajnik działa? Tak, gadałem do was. Nie słyszeliście? Nie. Dlatego właśnie nie powinno się zamykać drzwi, Lance. Rozwiąż zagadkę, jak otworzyć te drzwi. Orzesz mordę, co się dzieje? Ale czapa. Dobra, zrzucę to na komputer. Nie ma na to czasu, zbierz wszystkie kamery. Pakujmy sprzęt i czekajmy na Kenny'ego. Pomoże mi ktoś? Wszyscy są mi potrzebni na dole. Masz krótkofalówkę? Tak. Działa? Mam nadzieję. Słychać mnie? Zaraz wracam. Nie jedźcie beze mnie. Czas stąd spieprzać. Orzesz w mordę. Hey,
Lance, you there, man? Lance, jesteś tam? Chyba coś tu mam. Hello? Hey, Lance? Hello? Guys, quit fucking around. Bez jaj. Zbliża się ranek. Od ponad godziny nie było żadnej aktywności. Dla tropicieli Mogiu, Lance Preston. Jeszcze raz? Nie trzeba. Dubel. Dla tropicieli Mogiu, Lance Preston. Mam dość. To bez znaczenia. Skręcimy lepsze w pełnym słońcu. Niezły pomysł. Gdzie jest Matt? Co tak długo? Matt, jesteś tam? Matt, are you there? Lance, radios weren't working. Wcześniej też nie działały. Guys, I know this sounds really stupid. Wiem, że to zabrzmi głupio. Jestem ostatnią osobą, która chce tam włazić, ale jest kompletnie ciemno i Matt mógł zrobić sobie krzywdę. She's right, he could be hurt. Racja, on może być ranny. Poszukajmy go. You guys, we have to go look for him. Okay. All right, this is ridiculous, all right? Let's... Dobra, chodźmy. TC, Sasha, bierzcie kamery. For what? Listen, if we're gonna... Niby po co? Jeśli mamy tam włazić, kręcimy wszystko. Thanks for help. Dzięki za pomoc. Hey, it's no fun. Wcale nie fajnie zostawać tu samemu. By myself. Matt? Matt! 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 Matt, where are you? Matt, gdzie jesteś? Where are you? Matt! What the fuck? Co to? Shit. Cholera. Matt! Hey, Matt! Why is this shit everywhere? Czemu to wszystko jest porozrzucane? Matt! 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 Nie zostawiłby sprzętu w taki sposób. Wygląda na to, że prawie wszystko zgarnął. Musi gdzieś tu być. TC, ty idź w tę stronę, a ja z Saszą w tamtą. Po co to fatalny pomysł? On gdzieś tu jest, nie zostawiłby sprzętu. Po co w ogóle się rozdzielamy? Chodź ze mną. TC, sprawdź tamten korytarz. Jak pobojowisko po bitwie z moją dziewczyną. Matt, gdzie jesteś? Chcę już stąd iść. Napędzasz nam stracha. Szukajcie niedopałków. Matt, to jest debilne. Rozszarpię go na kawałki. Matt, przestań. Dziewczyna mnie zabije. Późno już. Nie chcesz, szlak. Lepiej, żebyś był trupem. Matt! Nie pogrywaj ze mną. Lance? Sasha! Cholera. Co się stało? Nie tak mocno. Spadłeś ze schodów? Powoli. Zostałem popchnięty. Jakieś cholerstwo mnie popchnęło. Patrzyłem na schody i wtedy to mnie popchnęło. O mało nie skręciłem karku. Obróciłem się, a tam nikogo nie było.
To coś z nami pogrywa i chce nas wkurzyć. Dzwoń po Kennego. Na co czekasz? Spokojnie, już dzwonię. W porządku? Nic nie jest w porządku. Cholerna kupa gówna. Nie mam sygnału. Ja spróbuję. Dziwne. Po prostu zajebiście. Co ty wyprawiasz do cholery? A jak myślisz? Chcę stąd wyjść. Nie możesz rozwalić drzwi. No to patrz. Nie możemy niszczyć czyjejś własności. Cierpliwości, facet zaraz przyjdzie. DC, co z tobą? A na co to wygląda? Mam dość tego gówna. Chcę iść do domu i się wyspać. Poza tym koleś się spóźnia. Zabieraj tę kamerę. Spoko, wyluzuj. Pomóż mi. Dobra, idę. Pomóc wam? Nie trzeba, damy radę. Na trzy, dobra? Raz, dwa, trzy. Pchasz to w ogóle? Tak. Raz, dwa, trzy. Co jest do cholery? Przecież to pieprzone lobby. Tędy wchodziliśmy, prawda? No i jak? To nie może być prawda. Niemożliwe. Tą drogą weszliśmy. Tędy wnosiliśmy cały sprzęt. To nie ma sensu. To nie trzyma się kupy. Przecież tędy wchodziliśmy, a teraz jest tu korytarz. Może jesteśmy po innej stronie budynku. Lance? Śmierć czeka. To te same drzwi. Zaraz dostanę świra. Wreszcie. Houston, weź to. Uważaj na nogę. To może mi pomóż. Dobra, dobra. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Jasna cholera. Co to ma być? Co tu się dzieje? Może to nie wyjście, tylko droga do wyjścia. Weź się zamknij. Tutaj. Widzisz? Teraz wyjdziemy. To męska robota. Dawaj. Już? Dajcie mi chwilę. Ostrożnie. Utknęliśmy tu. Wcale nie. Poszukajmy łomu. Może uda się to wyłamać. Wszystkie narzędzia zostały w wannie. Wiesz, jak to otworzyć? Czyli nic nie mamy? Na pewno nie wszystkie okna są zakratowane. Na piętrze nie było krat. Zajebisty plan. Chodźmy na górę. No, świetnie. Daj spokój. Sasza, która godzina? 8:34. Bez jaj. Już dawno miałem stąd wyjść. Jutro mam casting. Nikogo nie obchodzi twój casting. Że niby ja się nie liczę? Dajcie mi pomyśleć. Coś się tu nie zgadza. Sprawdzałem wczoraj czas wschodu słońca. No i co? Powinno świtać o 7:45. A wciąż mamy noc. Nadal nie wschodzi. To bez sensu. To nie jest zabawne. Zamknij się. To jakiś absurd.
Jesteśmy uwięzieni. Niech ktoś nam pomoże. Nie panikujmy. Myślmy racjonalnie. To stary budynek. Elektryczne anomalie mogły sprawić, że nasze zegarki przyspieszyły i wydaje nam się, że jest 8:30, a naprawdę jest 6:30. To wyjaśnia, czemu wciąż jest ciemno i dlaczego Kenny się nie pojawia. Elektryczne anomalie? Odbiło ci? Nie wymyślaj bajek. Tu nic nie jest racjonalne. Tak samo racjonalne jak wszystko inne. Moja komórka pokazuje godzinę 13:12. Sam już nie wiem, czy to prawda. Wszyscy jesteśmy bardzo zmęczeni. Zdrzemniemy się. Zrobimy przerwę. I zaczekamy na Kenny'ego. Nie wiem, co z nami będzie. To nie ma sensu. Nie spałem od 20 godzin. Ustawiłem budzik i zdrzemnę się. Houston, odbiło ci? Że co? Co ty wyprawiasz? Co się stało? Ktoś lub coś pozbawiło nas światła. Mamy tylko latarki i światła przy kamerach, które właśnie marnujesz. Na telefonie mam godzinę 20. Spaliśmy jakieś 7 godzin. TC miał kanapki i... Musicie to zobaczyć. Ale wali. Zamknij to. Zamknij. Jedzenie zgniło. Ale mamy jeszcze sporo wody, więc na razie jakoś to będzie. Może spróbujemy iść tunelami? Łączą wszystkie budynki szpitala, więc może znajdziemy inne wyjście. Tunele są długie jak chiński mur. Nie idę tam. Jeśli padnie tam światło, to będziemy w dupie. Pamiętasz, jak kazałeś mi nakręcić time-lapse? Widziałem schody pożarowe. Trzeba tylko dostać się na dach. To jak, zostajemy czy spadajmy stąd? Dobra, zrobimy to. Czyli na dach? Dokładnie. Pakujmy sprzęt i jazda. Poświeć tam. Czekaj, dobrze idziemy? TC, ty wiesz, dokąd iść. Nic takiego nie mówiłem. Mówiłeś, że tam jest drabina. Mówiłem, że chyba jest drabina. Dobra, nieważne. Tędy? Widziałem to z zewnątrz. Mam już dość. A to co? Halo, jest tu ktoś? TC? Czy to już tu? O nic mnie nie pytaj, po prostu świećcie przed siebie. Ruchy, złaź mi z drogi. Get the fuck out of my way.
Wejście na dach. Tak. Niemożliwe. Trzymaj to, sprawdzę. To pieprzony beton. Dawno wylany? To nie ma sensu. Zabieraj tę kamerę. Weszliśmy na górę schodami, ale dalej nie było drogi. Udokumentuję wszystko. Ludzie muszą to zobaczyć. Patrz na to. Weszliśmy na czwarte piętro schodami, przeszliśmy tędy i teraz pewnie jesteśmy gdzieś tu. Wiesz, czy zgadujesz? Nie wiem. Byłeś tu? Tak. To tu było zamknięte. Stąd przyszliśmy. Filmujesz to? Tak. I nie ogarniam. Co znowu? Słyszycie? Co to jest? Cholera. Matt? Szybko, tędy. Nie ma go. To się porusza. Szukaliśmy wszędzie innych schodów i nie możemy ich znaleźć. Ten szpital jest jak labirynt. Tak jak mówił TC, wszystko ciągle się zmienia. Nadal nie możemy odnaleźć Matta. Nie wiemy, czy nic mu nie jest. Wdepnęliśmy w niezłe gówno. Jesteśmy wyczerpani i cholernie głodni. Spróbujemy się zdrzemnąć. Będziemy spać na zmianę. Jedna osoba będzie czuwać. TC, nagrywasz? Tak. Obudziliśmy się i... Musicie to zobaczyć. Wyłącz tę kamerę. Ludzie muszą to zobaczyć. Witajcie. Nie ma opcji, żeby zrobił to ktoś obcy. Wyłącz to. Zdaje mi się, że go słyszałem. Jest. Mówiłem, że go słyszę. Matt, żyjesz? Słyszysz mnie? Zimno mi. Siedź tam, gdzie jesteś. Idziemy po ciebie. Matt! Przestało działać.
Musimy go znaleźć. Jak, skoro nie możemy odnaleźć głównych drzwi? Pewnie jest blisko. Te krótkofalówki to złom. Skąd pewność, że to on? Matt? Jesteś tu? Przepraszam. Gdzie jesteś? Słyszeliśmy cię. Sasha, sprawdź wszystkie częstotliwości. On musi być w zasięgu. Jaki to ma zasięg? Dokładnie nie wiem. Na oko? 200, 400? Czysty sygnał na 200, może 300 metrów przy świeżych bateriach. Trzymajmy się razem. Ślepy zaułek. Matt! Gdzieś ty się podział? Hey, Matt! To bezcelowe. Jeśli wyjdziemy poza zasięg... Co to było? To Matt. Matt, wracaj. Co ty odwalasz? O cholera. Zaczekaj. Kim jesteś? Gaś to. Widziałeś tę cholerną twarz? Zamknij się już. Co tu się dzieje? Cholera. Zgubiliśmy Houstona. Lance? Jest tu kto? Na pomoc. Siedzimy tu od kilku godzin. Houston przepadł.
Wołamy, Mata, przez radio, ale bezskutecznie. Co to? To cholerstwo nas otacza. Nie wiem, jak długo wytrwamy. Nie jesteśmy tu sami. Skąd się tu wziął znacznik z moim imieniem? Najpierw wyryło mi napis na plecach, a teraz to? Kiedy się obudziliśmy, znaleźliśmy to na nadgarstkach. Wal się, dupku. Mnie też to założyli. To przez ciebie. Co to oznacza? Że mamy przesrane. To szalone. Nie patrz tam. Czemu są takie pootwierane? Co to? Tam coś jest. Dość tego. Chodzimy w kółko i wciąż nie możemy odnaleźć Mata i Houstona. Przestaniesz? O co ci chodzi? Nie kręcimy już pieprzonego programu. Ja tylko dokumentuję. Ludzie muszą to zobaczyć. Matt i Houston zaginęli. Skupmy się na tym, by stąd wyjść. Przestań kręcić to gówno. Musimy trzymać się razem. Uciekajmy stąd. Szybciej, co tak wolno? Wstawaj. Odbiło ci? Wstawaj. Nie mogę. Możesz, wstawaj. Musimy iść dalej, rozumiesz? Jasna cholera. Znalazłem. Chodźcie tu szybko. Na co czekacie? Patrzcie. To Matt? Nie mam pojęcia. Matt, wstawaj. Nie świeć tak. Matt, wszystko gra? Pacjent z zaburzeniami dziecięcej fobii. Jezu Chryste. Podnieście go szybko. Wstawaj. Szybko, póki jesteśmy sami. Posadź go tam. Co tam widzisz? Nic. Gdzie byłeś? Skąd masz te ubrania? Powiedz coś. Patrzcie na jego nadgarstki. Skąd to masz? Skąd masz te rzeczy? Co oni ci zrobili? Co widziałeś? Dość tych bredni. Pewnie wiesz, jak stąd wyjść. Musi być jakaś droga. Pewnie, że jest. Możemy wyjść, jak tylko nam się polepszy. Jak to, jak nam się polepszy? Co to znaczy? Nie byłem gotowy.
Postęp jest powolny, ale pacjent reaguje na leczenie. Gada od rzeczy. Zamknij się. Nie mów mi, co mam robić. Nie smućcie się. Wszystko będzie dobrze. On wam pomoże. TC, sprawdź drzwi. Już to zrobiłem. Upewnij się, że nic tu nie ma. Odnaleźliśmy Matta. Zwariował. TC? Co? Nic. Co robisz? Nie czuję się zbyt dobrze. Coś jest ze mną nie tak. Jesteś rozpalona, chyba masz gorączkę. Napij się. Dzięki. Spróbuj zasnąć. Nie dam rady. Chyba już nigdy nie zasnę. Widzisz coś? W wannie jest krew. Chodźmy tam. Nie ma mowy. Co on robi? TC, zabierz go od tej wanny. Musimy iść, chodź. Co on wyrabia? Nie wiem. Pomóżcie mi. Wywróćcie wannę. Nie ma go. Przepadł. Zniknął. Nie ma go. Thank you.
Winda. Otwórz ją. To szyb windy. Dostaniemy się nim do tuneli i będziemy mogli się wydostać. Zostań tu z Mattem. Poszukam czegoś do podważenia drzwi. Wydostaniemy się stąd. Co to jest? Jezu, to język? Co się dzieje? Chodź, jest drabina. Zejdziemy na dół. Jak Matt tam zejdzie? Ja pójdę pierwszy, a ty go podprowadź. Cofnijcie się. Gdzie to cholerstwo? Mam cię! Zniknął? Nie wiem, jakby się rozpłynął. Zaraz wróci. Chodź. Gdzie jest Matt? Jezu, skoczył. Spokojnie, pomogę ci. Już dobrze. Jesteśmy w tunelach. Dotarliśmy. Idziemy. Nie mogę. Sasza, chodźmy. Kenny mówił, że tunele łączą budynki szpitala. Pójdziemy razem. Sam nie dam rady. Dobrze. Trzymaj się blisko mnie.
Pójdziemy tędy, to nie może być daleko. Chodź, jesteśmy blisko. O nie. Przecież szliśmy tędy. To musi być gdzieś tu. Co jest? Dalej nie dam rady. Wszystko w porządku? Jezu. Ja chcę do mamy. Dziś jest... Jaki dziś dzień, do cholery? Nie wiem. Cały dzień szliśmy w jednym kierunku i nigdzie nie doszliśmy. Boję się iść dalej. Sasza chyba nie da rady. Ale nie mogę się poddać. Kto tam jest? Kto tam? Sasza, gdzie jesteś? Sasza! Cholera. Niech to szlak. Czego ode mnie chcecie? Baterie niedługo padną. Włączam tylko, gdy muszę poświecić. Choć światło jest mi już prawie zbędne. Mogę iść w mroku godzinami. To jest jak gra. Jak daleko dojdziesz? Oglądacie to?
To się walcie. Fuck you. Walcie się. Fuck you guys! Pieprzę was wszystkich. To miało być dla was. Wcale się nie zgubiłem. Mnie tu nie ma. I wcale mnie nie było. Nie chodźcie po mnie. Obudziłem się. Nie wiem, ile spałem. Widzę drzwi. To się nie dzieje. Jezu, co to? To niemożliwe. Cholera. Leczenie psychiatryczne. Nie jestem wariatem. Na pomoc. Nie. Już mi lepiej. Wreszcie mogę iść do domu. Rain.
dla tropicieli Mogiu. Lance Preston. Bez odbioru. Scenariusz i reżyseria. Wystąpili.